Cześć, jestem Daniel, a dzisiaj chciałbym kontynuować temat sektora narzędzi do procesu produkcji półprzewodników. Na początku chciałbym zaznaczyć, że nie jestem doradcą inwestycyjnym, a to nie jest porada inwestycyjna w rozumieniu ustawy. Są to tylko luźne przemyślenia autora. Ostatnio omówiłem trzy największe firmy z tego sektora. Dzisiaj chciałbym się skupić na jedną kolejną oraz podsumować wcześniejszy filmik i w sumie wszystkie cztery firmy. Zajmę się firmą Klaa Corporation. Jest to firma, która również ma bardzo wysoką marżę oraz rentowność. Dodatkowo cena do zysku w sumie nadal też nie jest jakaś bardzo wysoka, ponieważ w okolicach 19, ta obecna oraz Forward, jest to firma zajmująca się przede wszystkim technologiami związanymi z inspekcją oraz testowaniem już powstałych półprzewodników. Tak, w sensie na koniec produkcji przetestowanie, inspekcja, czy się zgadza wszystko, zajmująca się metrologią i tego typu rzeczami. Jeśli chodzi o wzrost przychodów i zysków, to widzimy, że firma bardzo dobrze się rozwijała. Jeśli chodzi o czas pandemiczny, bardzo dobrze go wykorzystała, podnosząc swoje zyski znacząco. Widzimy tutaj. Jeśli chodzi o rentowność, to firma w ostatnich latach bardzo mocno wspomagała się długiem, przez co ROE, Return on Equity, jest sztucznie zawyżone do astronomicznych wartości, więc tą wartość usuniemy z wykresu. Jeśli spojrzymy na Return on Invested Capital, to ładnie w ostatnich latach również znacząco się podniósł. Ładnie przebił szczyty z 18 roku, 17-18, kiedy był ostatni taki boom, faktycznie kryzys półprzewodników, związany przede wszystkim z kryptowalutami i tego typu rzeczami. No i wzrost tej wartości o 11% rok do roku to też jest, tak jak mówiłem ze wcześniejszymi firmami, że to jest de facto inna firma niż była kiedyś, przez co wyższa ewaluacja jest jakby uzasadniona. Jeśli chodzi o marżę brutto, była mniej więcej na stałym poziomie 60%, czyli w zasadzie najwyższa z tych wartości, nawet przebijająca ASML. Bo zapomniałem wspomnieć, że to w zasadzie jest lider, no, monopolista raczej nie, ale lider, jeśli chodzi faktycznie o inspekcję i testowanie. Więc też ta marża jest z tego powodu, również się bierze. Jeśli chodzi o operacyjną marżę, to też rosła w bardzo ładnym tempie. I w zasadzie prawie się podwoiła mniej więcej z tego okresu, na przestrzeni dekady. Jeśli spojrzymy sobie na wykres Petera Lynch'a, właśnie to chciałbym zaznaczyć, że teraz już przestawiłem tutaj na liniowy oś i Y, tak? Wcześniej ona była logarytmicznie, bo tak jest ustawiona domyślnie, ale skupiamy się na cenie obecnej, a nie historycznej, więc w zasadzie liniowość chyba lepiej nam ją pokaże. Co to chciałem tak zaznaczyć, no to widzimy, że to jest mniej więcej w okolicach historycznej wyceny średniej, tak, czy mediany w zasadzie, z 18,5, tam jest około 19, więc raczej nic wielkiego, w sensie żadne większe odstępstwa od normy. Natomiast tak jak w sumie zaznaczałem ze wcześniejszymi firmami, rentowność i marżowość danej firmy się znacząco podniosła, przez co wyższa ewaluacja jest, czy cena po prostu jest jak najbardziej uzasadniona. Natomiast jesteśmy mniej więcej na historycznej medianie. Jeśli chodzi o jakieś zastrzeżenia do tej firmy, no to ta firma ma stosunkowo dużo długu, przynajmniej względem tamtych firm, które są praktycznie niezadłużone, bądź Applied Materials ma tam troszkę długo, natomiast ta firma ma znacznie więcej. No tu widzimy, że jeśli odejmiemy od długu gotówkę, którą mają po prostu, no to i tak mamy około 4-5 miliardów. Natomiast to nie jest kwota jakaś astronomicznie duża, jeśli chodzi o ewentualne bankructwo tej firmy, no to widzimy, że pokrycie odsetek, w sensie stosunek zysków operacyjnych bodajże, to jest liczone do odsetek wynosi około 15-16, jest to jak najbardziej, to nie jest nic wielkiego, nic strasznego, jeśli chodzi o ten dług, nie jest on w żaden sposób astronomiczny. Natomiast należy pamiętać, że te firmy są bardzo, bardzo rentowne. ROIC w zasadzie chyba w każdej z tych firm wynosił powyżej 20, jak nie nawet i powyżej 30.
Więc to pokazuje, że na jednym dolarze, również tym pożyczonym, one potrafią robić bardzo niezłe kwoty. Więc wspomaganie się długiem, jeśli jesteśmy w stanie wyciągnąć z pożyczonej kwoty znacznie więcej pieniędzy niż będziemy zmuszeni do oddania, jest oczywiście bardzo rozsądnym rozwiązaniem. Jest to naturalna rzecz. Więc jest to przede wszystkim straszak, taki fałszywy mimo wszystko. A w zasadzie jest to nawet bardzo rozsądna i logiczna rzecz, wspomaganie się długiem w czasach, kiedy faktycznie potrzebujemy tej gotówki. Natomiast ważniejszym aspektem jest zaawansowanie technologiczne tej firmy. Ona nie uczestniczy bezpośrednio w produkcji, w sensie tworzeniu. Ona uczestniczy w inspekcji i testowaniu tego, co jest mniej zaawansowane technologicznie, na pewno najmniej, jeśli chodzi o cały ten proces. Tak jak widzimy tu, lwia część, w zasadzie 70% przychodów pochodzi z inspekcji, czy to właśnie układów, tak wafli, bądź też po prostu samych wzorów czy układów na właśnie tych półprzewodników. Więc to metrologia i rzeczy z tym związane nie są aż tak zaawansowane, ponieważ zmierzenie, czy odległość wynosi tyle, ile powinna pomiędzy dwoma nacięciami, na przykład, czy wielkości tranzystorów, czy ich układów, jest znacznie mniej skomplikowane niż zrobienie tego. Tak? Zmierzenie odległości kilku nanometrów jest mniej skomplikowane po prostu niż stworzenie tych kanałów, na przykład do tranzystorów o tych danych wielkościach. Jest to jednocześnie firma, która przebiła już swoje szczyty z 2021 roku. Jest na nowych szczytach w zasadzie. Jako jedyna z tych czterech, które tutaj omówię. Jednocześnie w wcześniejszym filmiku nie porównałem, czy w zasadzie nie zestawiłem wskaźnika ROIC, tak miałem to w Return on Invested Capital. I w zasadzie, jeśli spojrzymy na to, to widzimy, że Applied Materials i Lam Research zwykle są tutaj w topce. Jedynie w jednym roku ASML ich prześcignęło. Tak w sensie zauważalnie, bo tutaj to w zasadzie są wszystkie trzy równo. Jeśli chodzi o ASML, to widzimy, że w zasadzie ta wartość zwykle jest najniższa. Natomiast no, te wszystkie cztery firmy mają rentowność w zasadzie zawsze powyżej 10, 15, w zasadzie nawet powyżej 15% chyba zawsze. Tutaj to już bardziej jest porównywanie perełek i diamentów, jeśli chodzi o ten wskaźnik, aniżeli odrzucanie danej firmy na podstawie tego. Więc widzimy, że w zasadzie właśnie Applied Materials i Lam Research mają tą przewagę, że średnio jednak mają troszeczkę wyższy ten wskaźnik, jeśli chodzi przynajmniej o ich perspektywy rozwoju, czy wykorzystania właśnie swojego kapitału, czy względem tych dwóch innych firm. Jednocześnie warto zaznaczyć, że w zasadzie sektor półprzewodników, jako że teraz w zasadzie jest głośny, tak te firmy są mimo wszystko bardzo związane z takim backendem tego wszystkiego i one nie dostają tyle rozgłosu. Cena do zysku S&P wynosi obecnie około 25, natomiast te firmy w zasadzie poza ASML, który jest holenderski, więc chyba nie powinniśmy go wliczać do porównywać z ceną S&P, no to były poniżej 20. ASML jedynie ma około 40 miał. Jednocześnie warto pamiętać o tym, że ROIC średni dla S&P 500 wynosi tam około 10%, natomiast każda z tych firm miała między 20 do 40, więc jest to znacznie powyżej średniej. I tak samo marżowość. Jeśli chodzi o, tutaj mamy marżę NOPAT, to jest Net Operating Profit After Tax. No to wynosi 12-13%. Natomiast tutaj wszystkie te firmy miały powyżej 20, jak nie i 30%. Więc znowu tutaj te wartości są w zasadzie podwojone przy jednocześnie wycenie, przynajmniej jeśli kierujemy się ceną do zysku, niższej niż cały średni rynek. Ja wiem, że to jest porównanie do całego rynku, a nie sektora, więc to nie jest aż tak dobrze odzwierciedlające sytuację. Ale mimo wszystko to pokazuje jednak, że czym się cechuje
sektor półprzewodników, czyli właśnie znacznie wyższą marżą i rentownością, a mimo to w zasadzie wycena, przynajmniej kierując się ceną do zysku, wcale nie jest aż taka wysoka. Jeśli spojrzymy sobie na wzrost właśnie przychodów i zysków, no to średni właśnie dla S&P wynosi, no w tym przypadku akurat przychodów, to wynosi się 8-9%, natomiast te firmy cechowały się znacznie, znacznie wyższym wzrostem przychodów również w tamtych. Tu jest co prawda okres 20 lat, tam porównywaliśmy na przestrzeni dekady, natomiast to raczej dużo nie zmienia. One rozwijały się w tempie wyższym, szybszym. Oczywiście sam sektor obecnie przechodzi mimo wszystko jakiś mniejszy kryzys, tak? Natomiast w zasadzie tego typu projekcje zwykle są wycenione. Więc jeśli spodziewamy się spadku 18% i faktycznie nastąpi spadek, ale nastąpi on chociażby 15 czy 12%, jest to pozytywna niespodzianka, która wpłynie adekwatnie na cenę, przynajmniej powinna. Sama produkcja właśnie, tak jak wspomniałem, narzędzi, ona nie jest aż tak głośna jak cały sektor półprzewodników. Jeżeli spojrzymy sobie na firmy w stylu Nvidia, Intel, AMD, no to jednak o nich słyszy się w newsach znacznie, znacznie częściej niż o takim Applied Materials czy ASML, który no, jest jednak największy z tej czwórki, no i też mimo wszystko trochę najgłośniejszy, natomiast nadal jest, to jest inna bajka w porównaniu do tej trójki, którą wymieniłem. Właśnie ze względu na to, że to jest cykliczne i spodziewamy się tutaj właśnie spadków, sektor jest cykliczny, tak, no właśnie, tak jak wspomniałem, te oczekiwania są mimo wszystko trochę niższe. Nie wiem, jak to, czy na pewno w sumie te projekcje mimo wszystko trochę się zmieniły ze względu na boom AI, natomiast na ile, no to nie jestem w stanie powiedzieć. I to zwijający się sektor nie musi wcale być złym, złą rzeczą, ponieważ właśnie dlatego pojawia się mniejsze zainteresowanie, pojawiają się mniejsze oczekiwania i łatwiej o niespodzianki. Trzeba to też mieć w pamięci. Jeśli chodzi o konflikt Chiny-USA, no to w zasadzie chyba najstraszniejsze rzeczy już się wydarzyły, przynajmniej ze strony USA, tak bo największe embarga już w zasadzie weszły w życie, natomiast jest to jednocześnie też największy konflikt, w sensie najgłośniejszy i ciągle się słyszy o tym, jak ten sektor może być dotknięty przez różnego rodzaju embarga, czy w zasadzie był. I mimo wszystko, patrząc na to, jak głośny jest to konflikt, w zasadzie wszystkie scenariusze możliwe raczej są wyceniane przez rynek, więc też nie należy się tego bać jakoś strasznie, ponieważ, no tak jak mówię, jest to bardziej w cenach już, więc to raczej jest rzecz, którą nie powinniśmy się kierować, tak? Bo raczej nie powinniśmy się kierować powszechnie znanymi informacjami. A na pewno nie, jeśli są fakty, nie są aż tak silnie fundamentalne. Czyli nie dające przewag konkurencyjnych itd. Tak jak wcześniej w sumie już opowiadałem, że widzimy tu jednak mimo wszystko, że ten sektor będzie się rozwijał w przyszłości, tak? W 2025 roku już przebijemy 100 miliardów, jeśli chodzi o przychody całego sektora. No a sektor pamięci właśnie jak się skurczył najbardziej, tak też najbardziej odbije. Więc jeśli nawet teraz będą jakieś mniejsze problemy, tak w zasadzie one są stosunkowo krótkoterminowe, a pamiętajmy, że jednak powinniśmy patrzeć na stosunkowo większy horyzont czasowy niż nawet jeden rok. Jeśli chodzi o właśnie estymację, czy to przychodów, czy zysków, to widzimy, że w zasadzie i tak dwie największe firmy z tego sektora raczej nie odczują aż takiego zwijania się, no bo ASML sam oczekuje, że w następnym roku zwiększy swoje zyski. Jeśli chodzi o Applied Materials, no to zostaną one mniej więcej na tym samym poziomie. Jedynie firma, która będzie faktycznie jeszcze nadal dotknięta znacząco zwijaniem się tego sektora, no to jest Lam Research. To faktycznie widzimy spadek o około 20%. Natomiast znowu, no, różnego rodzaju analizy menedżerskie i forecasty są, no, są udostępniane, powszechnie znane, więc raczej są w cenach zwykle. Natomiast kiedy mamy oczekiwania, że firma spadnie o 20% i w sensie jej zyski, no to
kiedy spadną faktycznie, no tak przyjmijmy o te 15%, no to mamy tutaj niespodziankę. Więc znowu jakby kurczenie się danej firmy też nie musi oznaczać niczego strasznego. W sensie nie musi oznaczać, jeżeli dane kurczenie się jest w cenach, jest na tyle głośno znane. I tutaj wcześniej wspomniana firma, dzisiaj wspomniana, Kla Corporation również oczekuje mimo wszystko no, spadku, tak? Jeśli chodzi o przychody, no to widzimy, że tutaj w zasadzie jedynie no, ASML uważa, że nadal będą się rozwijali. No ale tak jak wcześniej wspomniałem, na wcześniejszym filmiku, że to jest jednak mimo wszystko monopolista taki no, bardzo mocno obudowany, że raczej to oni dyktują oni dyktują w zasadzie wszystkie zasady gry swoim klientom, a nie na odwrót. Więc to w sumie nic dziwnego, że oni są odporni również nawet na cykliczność całego sektora, czy też mały kryzys. Warto tu wspomnieć o tym, że w zasadzie wszystkie te firmy mają ROIC bardzo wysoki, a ostatnio spotkałem się z bardzo ciekawym badaniem, które analizowało, co prawda, no jednak mimo wszystko tam z 10 lat temu, bo to dane są sprzed 10 lat, tak cumulative economic profit oznacza tutaj, że ROIC było wyższe od średniego kosztu pożyczania tych pieniędzy, czy kosztu tych pieniędzy po prostu, czyli średnio tam się przyjmuje około 8%, natomiast te wszystkie firmy miały ROIC na przestrzeni no, w zasadzie już wielu, wielu lat, znacznie powyżej, tam załóżmy nawet niech będzie 10, tak, ponieważ to było 20, jak nie 30, 40, a widzimy tutaj, że jeżeli ROIC występuje pozytywny na przestrzeni 5 lat, czy w zasadzie skumulowany ROIC występuje ROIC minus VAT, tak? W sensie weighted average cost of capital jest pozytywny, czy w zasadzie nawet chyba tam było silnie pozytywny, czyli załóżmy chyba 10%, a nie 8%, żeby nie mieli pieniędzy tak na zero, tylko faktycznie wyciągać z nich zysk, no to widzimy, że szansa na to, że pobijemy dany sektor w zasadzie. Relative TSR to jest Total Shareholder Return i Relative jako to bodajże było względem sektora zwykle. Przynajmniej mam nadzieję, że to tak było robione. To widzimy, że szansa na to, że pobijemy dany sektor w zasadzie wynosiła na przestrzeni 5 lat dwa razy więcej niż to, że będziemy wolniej wniesiemy mniejszy zysk inwestorom niż cały sektor. Tak. Mam nadzieję, że to było w stosunku sektora, nie całego rynku. W sumie teraz nie jestem w 100% pewien. Natomiast widzimy, że jakby ROIC jest silnie fundamentalnie skorelowany właśnie z tym, że firma się rozwija i dzięki temu przynosi pozytywne zwroty, tak? Czy pozwala pobić indeks, można powiedzieć. Jeśli chodzi o takie podsumowanie tego, to ASML właśnie, tak jak wspomniałem na wcześniejszym filmie, jest to bardzo, bardzo silny monopolista z w zasadzie no, największymi fosami względem tych czterech firm, jeśli chodzi o te cztery firmy. No ale wiadomo, jakby to są też znane informacje, tak? To nie jest jakaś wielka nowość, więc wiadomo, jest to firma, która ma znacznie wyższą wycenę, ale też w zasadzie marszę. Też dzięki temu, no właśnie dzięki swoim fosom i tak dalej ma swoją marszę, ale przez to też ma wyższą wycenę. I widzimy, że właśnie ze względu tych fos potrafi się nawet rozwijać pomimo cykliczności, pomimo oczekiwań spadku czy kurczenia się danego sektora. Uważa, że podniesie swoje przychody, swoje zyski zauważalnie mimo wszystko. Jest to firma największa z tego sektora produkcji narzędzi. Jest ona najgłośniejsza z tej czwórki, natomiast mimo wszystko należy pamiętać, że względem tego, co na przykład się dzieje z Nvidia, czy z chociażby AMD i Intel, czy nawet niech będzie firmy, które nie są aż tak nie przechodzą aż tak do publiki, jak na przykład Taiwan Semiconductor, które po prostu tworzy układy właśnie dla NVIDIA czy AMD, no to
nadal jest to niebo i ziemia, tak, jeśli chodzi o sam rozgłos. No i firma jest poniżej szczytu, tak, więc to też należy, tam około 20% jest zauważalnie jeszcze poniżej szczytu, więc też należy to wziąć pod uwagę, że mogą się z wyceną jeszcze dziać różne ciekawe rzeczy. Jeśli chodzi o jakieś błędne interpretacje, które mogą być powszechnie znane, bądź no, które są po prostu fakty, które są źle wyceniane, no to właśnie na przykład jest, tak jak wspomniałem, wykres Petera Lyncha, gdzie firma jest powyżej mediany, natomiast tam widzimy tylko wycenę, a nie zmianę chociażby rentowności czy marży tej firmy, które no, na przestrzeni lat się znacząco, znacząco zmieniły, przez co wyższa ewaluacja jest jak najbardziej uzasadniona. Więc to może być coś, co strasza pewną grupę inwestorów, no, z racji tego, że po prostu błędnie interpretują rzeczywistość. Jeśli chodzi o cenę do wartości księgowej, no to tak jak tam wcześniej pokazałem, ona jest mocno skorelowana z ROE, a mimo wszystko PB jest stosunkowo znanym współczynnikiem i też równie dobrze może odstraszać pewną grupę osób. Jednocześnie należy pamiętać, że w sumie w ostatnich tygodniach rozpadł się holenderski rząd, a to jest holenderska firma, więc jednak mimo wszystko impas polityczny prowadzi do pewnej stabilności prawa, czyli nie zmieniających się reguł gry, a ASML na tych obecnych regułach gry bardzo, bardzo dobrze korzysta. Więc a często w sumie rozpady rządów i ogólnie tego typu tarcia polityczne są interpretowane jako rzecz, która jest niebezpieczna. A wcale nie jest. Więc tak, jak tutaj te rzeczy raczej są mimo wszystko wycenione, tak tutaj mam nadzieję, że możliwe, że to jest pewna błędna interpretacja powszechnie znanych informacji, którą też można wykorzystać. Jeśli chodzi o Applied Materials, no to właśnie to jest firma znacznie cichsza. W zasadzie o niej praktycznie się nie słyszy. W zasadzie od tych o niej następnych dwóch praktycznie się nie słyszy. Ona też jest poniżej szczytu jeszcze. No jest to oligopol, tak, w zasadzie. I w zasadzie ona ma bardzo, bardzo szeroką ekspozycję na ten sektor, tak, w zasadzie jak widzimy na niebiesko to jest zaznaczone, no to w zasadzie praktycznie w każdym segmencie ona uczestniczy. Oczywiście bycie oligopolem w zasadzie jest na tyle powszechnie znane, i że to jest tak mimo wszystko wycenione, ale zapewnia to na pewno jakąś przynajmniej chociaż małą stabilność. Oczywiście no też te firmy bardzo duże pieniądze nadal wydają na research i development, i raczej nie są takie zdziadziałe, tylko jednak nadal są bardzo innowacyjne. Natomiast raczej chyba, przynajmniej mam nadzieję i takie wrażenie, że raczej nie próbują siebie wygryźć. Tak jak w ostatnich latach mówi się dosyć głośno już o nowej technologii tranzystorów, tak, to jest Gates All Around, tutaj GAA, to jest związane właśnie z tutaj technologią Edge. To w zasadzie wszystkie trzy firmy mówią o tym, że są w stanie to już robić i raczej żadna z nich, jeśli będą miały jakieś przewagi, no to związane stricte już z, powiedzmy, procesem technologicznym tych, no po prostu tej innowacji, a nie z tym, że jakby że jakaś z firm nie jest w stanie tego zrobić, tylko może jest w stanie zrobić to troszkę, troszkę drożej. Pewnie i tak wcale nie jakoś wiele. No bo tak jak mówię, w zasadzie one oferują bardzo podobne usługi wszędzie praktycznie, jak to oligopol. Jeśli chodzi o właśnie jakieś błędne interpretacje rzeczywistości, no to tylko tutaj w zasadzie można wspomnieć o tym wykresie Petera Lyncha, czyli no właśnie znowu to, że ta firma znacząco podniosła swoją rentowność i marżę, przez co wyższa wycena mogłaby być uzasadniona. Natomiast tam jest uwzględniana tylko sama ewaluacja, tak tylko cena do zysku. Jeśli chodzi o Lam Research, no to w zasadzie no to jest podobna sytuacja, tak, to jest oligopol. Co prawda on jest liderem, jeśli chodzi o segment pamięci, natomiast znowu no to jest też na tyle powszechnie znane, że to raczej jest wycenione. Sektor pamięci właśnie miał największe problemy, przez co najmniejsze są oczekiwania i można to też spróbować wykorzystać. Jeśli chodzi właśnie tutaj o Gates All Around, no to w zasadzie możliwe, że
chociaż raczej nie sądzę, nie uważam, że warto byłoby się tym kierować, ale w zasadzie technologie 3D są wykorzystywane już, jeśli chodzi o sektor pamięci, a Lam Research jest tam liderem mimo wszystko, więc raczej ma największe doświadczenie w, jak nazwać, no, w przerabianiu tych struktur 2D na 3D. Więc, ale to raczej jest mimo wszystko i tak stosunkowo znany fakt, a też pytanie, jak łatwo jest przenieść tak technologie związane z pamięcią, które jesteśmy w stanie zrobić coś w 3D na stricte tranzystor 3D. Więc to raczej też jest tylko jakiś taki long shot ewentualnie. No i właśnie no, to jest też znowu firma stosunkowo cicha poniżej szczytu, a rozwijała się na przestrzeni ostatnich lat bardzo, bardzo dobrze. No i tu znowu jest to, jeszcze nie będę powtarzał, ale no, ten wykres Petera Lynch'a. Chyba tyle na temat tej firmy. Tak teraz nic mi chyba nie przychodzi do głowy. No i ta firma, którą dzisiaj dodatkowo omówiłem, czyli Kla Corporation, no to właśnie to jest lider z sektora testowania i inspekcji, czyli metrologii po prostu. No jest na pewno najmniej zaawansowana technologicznie, przez co FOS jest stricte zbudowany z właśnie procesem technologicznym i latami wydatków na research i development, no są najmniejsze, natomiast firma jakby jest w stanie nadal w zasadzie ma najwyższą marżę, jeśli chodzi z tych czterech firm. W zasadzie ona miała nawet, sam się zdziwiłem, że miała wyższe marże niż ASML. I to w zasadzie nie na przestrzeni roku, tylko konsekwentnie na przestrzeni lat. Ona jest niestety już powyżej szczytu swojego historycznego z 2021 roku, więc co nie oznacza, że jakby może nie być atrakcyjna, jeżeli Państwo sami się przyjrzą. I podejmą własny research i na tej podstawie podejmą własne decyzje. Natomiast no, też jakby jest to firma stosunkowo cicha, więc nawet to odbicie nie musi być w żaden sposób jakieś bardzo głośne, ani euforyczne. Tak, no jeśli chodzi o to bycie liderem, no to mimo wszystko, że to jest może firma, która jest chyba najbardziej narażona, przynajmniej ma najmniej zbudowaną fosę, jeśli chodzi o technologię, tak mimo wszystko bycie liderem też ma swoje pozytywne konsekwencje. To, że jest się zwykle defaultową decyzją, jeśli o jakieś problemy, to się zwykle idzie do lidera bardzo często. Jeśli chodzi znowu to wykres Petera Lynch'a, no to już się nie będę powtarzał o tym, że tu znowu wskaźniki się podwyższyły na przestrzeni ostatnich lat. Bardzo ładna firma wykorzystała okres popandemiczny. No, z takich straszaków, no to właśnie może być dług, mimo wszystko, że tam, jeśli chodzi o no jest właśnie zysk operacyjny, no to stanowi 15 razy tyle, ile same odsetki danego długu, więc to raczej nie jest nic strasznego. A jeśli chodzi o dodatkowe pieniądze, no to kiedy jesteśmy w stanie inwestować jest niesamowitymi stopami zwrotu, no to nic dziwnego, że się zadłużamy i po prostu pożyczamy te pieniądze. Więc w zasadzie często to jest nawet rozsądna decyzja, w szczególności w sektorze technologicznym. I tak, o, to mam pusty slajd, ale to jest właśnie koniec już. Więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.